W Polsce teraz mówi się o emeryturach aktorów, artystów i chciałam się zapytać, bo rekordzista w Polsce z najmniejszą emeryturą to Marek Piekarczyk, który otrzymuje 7 zł i 77 groszy. I chciałam się zapytać, czy pan jest zadowolony ze swojej emerytury? Proszę pani, wydaje mi się, że byłoby niestosowne, żebym ja, pracujący bardzo intensywnie od 55 lat, dzielił się z państwem moimi refleksjami na temat mojej emerytury, ponieważ to mogłoby być naprawdę bardzo źle rozumiane i nie czuję się, że się tak wyrażę, upoważniony przez siebie samego do publicznej debaty na ten temat. Bardzo jest mi przykro, jeżeli przeżywają koledzy, aktorzy, koleżanki takie sytuacje, które pani mi cytuje. I jednocześnie jest mi wstyd, że w takim systemie mieli nieszczęście, jeśli chodzi o ten aspekt, pracować.